Trochę się nagram, robię izolację dachu, kończę powoli, kończę, w końcu będzie pierwsza warstwa, najważniejsza przed zamieszkaniem. Te prace rozpocząłem chyba już w lutym pierwsze, mamy kwiecień, dzisiaj nawet jest 14 kwietnia. No, zaawansowane prace są mocno. Nie może być inaczej zresztą, bo przecież termin się zbliża. No i zobaczymy, jak to będzie. Takie kawałeczki ciągnę, tynę raczej. Folia bąbelkowa, folia aluminiowa, folia bąbelkowa i tak przeplatane są te warstwy. Izolacja taka dobra w wykładaniu, bo nie gryzie. Nie gryzie. Oczy w nos i w ogóle, a efektywność podobno większa nawet niż wełny. Niepopularna jest ta izolacja, ale ja lubię niepopularne rzeczy, więc rzeczy i czyny, więc nie przejmuję się tym, że ktoś to skrytykuje ewentualnie. Używają tego w Holandii podobno, tam w Polsce jest fabryka chyba tego, na eksport idzie, więc to jest fajne. Izolacyjność jest podobno bardzo dobra. Nawet mówię, lepsza niż wełny. No i przyjemniejsza w układaniu, a o to mi chodzi. No, oczywiście jest to droższe trzykrotnie. No ale dobra, przeżyjemy ten wydatek raz. Wygoda jest ważniejsza czasami. Nie ma co się zajechać nawet, nie? Zaorać, bo i tak się tutaj orze nieźle. No więc jest dużo pracy. Tak, tu mamy tak. Jeszcze mam jedną rolkę, nie wiem czy nie za dużo. Kupiłem. Taka rolka jedna kosztuje 326 zł. Chyba tam 10 metrów kwadratowych jest. Więc no dużo, drogie to jest. No ale dobra, wydałem, zapomniałem. Zobaczymy. Znaczy już chyba wiem, że to jest dosyć dobre, bo już część była domków większa zaizolowana i to były mrozy przecież, więc czuło się tylko chłód tam, gdzie nie było izolacji. Globalnie w całym domku. Dobra, wystarczy, tak trochę nagrywam, bo nie ma czasu, wiecie. No, pozdrawiam.